Dobra, synchro poszło. Dawno mnie tu nie było. Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanexto. I witam was w takim szybkim filmie informacyjnym. Ponownie odnośnie szpitala, dlatego że jak widzicie jestem już w moim małym studiu i już się czuję dobrze. No i chciałem trochę pogadać generalnie, znaczy bardziej nie o pobycie, tylko o tym, co teraz będzie oczywiście na kanale. Także na szybko teraz przyjechałem, ustawiłem status, tutaj tylko mikrofon, już nawet światło nie bawiłem, także za jakość tego materiału trochę przepraszam, bo nie będzie na pewno na najlepszej, tak się postaram odszumić. No też nie będzie dużo cięć, mogę mówić tak trochę, wiecie, jeszcze niedobrze, bo dawno nic nie gadałem, przynajmniej w takiej ilości. No tak czy siak, przejdźmy już do sedna sprawy. Po pierwsze tak, kiedy to nagrywam jest 15-20 maja, czyli to jest sobota. No i generalnie jutro jeszcze film się nie pojawi, dopiero pojawi się w poniedziałek. Będą to Star Warsy i oczywiście zedytuję plan miesiąca tak, żeby się wszystkie te rozkłady odcinków się zgadzały co do numeracji. A myślę, że jutro po prostu zrobię sobie streama tak, żeby sobie w coś pograć trochę. Bo jeszcze też wiecie, no nie mam takiej pewnej sprawności w tej ręce, bo to miałem wenflon i to wiecie, takie dziwne uczucie. Trochę ręki nie ma jak zgiąć i tego typu rzeczy. No, także cóż. Czy o czymś jeszcze miałem wspomnieć? Chyba nie. Chyba, tak mi się wydaje. Tak więc cóż, myślę, że na tym ten film zakończymy. Jeszcze może co odnośnie tego pobytu, tego jak się stało, że tak szybko mnie wypisali i tak dalej, to pogadam jeszcze na odcinkach, ewentualnie właśnie na streamie. Zrobimy sobie taki bardziej luźny, pogadankowy. Ten film za chwilę zmontuję i wrzucę na YouTube'a, tak żeby sobie przypomnieć jak to się robiło tak naprawdę. No i cóż, mam nadzieję, że on wam się podobał pomimo tego światła, jakie tutaj u mnie teraz panuje, dlatego że już naprawdę nie chciałem się ustawiać zarówno świateł, przede wszystkim mojej lampki, która by mnie tutaj doświetlała. Też okno jest taka niezbyt dobra pora do nagrywania, bo mi słońce nie świeci w okno, tak więc tu jest dosyć ciemno. No ale przynajmniej mi się też chciało synchronizować audio z tym mikrofonem, żebyście mieli chociaż jakąś dobrą jakość audio. Tak więc cóż, przepraszam was za tą przerwę, trochę nie z mojej winy, jak już mówiłem w filmie zarówno na YouTube, jak i na Facebooku. No i cóż, mam nadzieję, że już więcej takich akcji nie będzie, że już mnie brzuch nie będzie boleć i tak dalej. Ja kończę, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.